Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Resowią. Z nami jest trener gości, pan Mirosław Hajlo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie trenerze, poprosimy o podsumowanie meczu. No cóż, oczywiście gratuluję Wiśle zwycięstwa. Jakość piłkarska na pewno była po stronie Wisły, chociaż myślę, że w tych pierwszych 20 minutach myślę, że wyszliśmy tacy jacy za bardzo chyba przestraszeni tej samej otoczki, tego stadionu, kibiców i całej atmosfery. Straciliśmy bramki, gdzie wydaje mi się, że absolutnie nie musieliśmy ich stracić, bo to były takie proste, bym powiedział, błędy, które nie powinni zawodnicy na tym poziomie popełniać. Natomiast oczywiście Wisła miała optyczną przewagę, oczywiście Wisła ma jakość, Wisła ma określony swój cel, to jest awans. Natomiast patrząc tak z przebiegu meczu, podkreślam oczywiście cały czas o tej jakości Wisły, ale tam jakichś takich stuprocentowych sytuacji nie było. Niemniej jednak te dwa nasze błędy potrafili wykorzystać i wygrali mecz. I wygrali mecz zasłużenie. Cóż można więcej powiedzieć? Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. To możemy chwileczkę poczekać na mikrofon. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Dobry wieczór. Chyba? Włączyć. Nie ma. Raz, teraz działa. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Panie trenerze, mówi pan o jakości Wisły, a jednocześnie w tabeli po jesieni to tylko były 4 pozycje różnicy. A dziś w pierwszym kwadransie no, Resowi nie było na boisku. Tak mi się wydawało, grała Wisła. Nie spodziewałem się, że to będzie takie miażdżące otwarcie. Wydawało mi się, że właśnie pana drużyna może skoczy do gardła, a jakoś tak nie było. No to ja o tym powiedziałem. I dlaczego? To zadam pytanie kluczowe. Dlaczego? Panie redaktorze, powiedziałem też, że wydaje mi się, że wyszliśmy za bardzo wystraszeni. To ja to mówiłem na początku konferencji i stąd powtarzam to, że myślę, że ta cała otoczka, stadion, kibice, tutaj cele, zawodnicy być może. Nie wiem, dlaczego akurat wyszliśmy tak w te 21 minut tak bojaźliwie. Baliśmy się podejmować ryzyka, grać, w ogóle wymieniać podania. Nie wiem dlaczego, a wcale żeśmy się tak nie nastawiali. Wiedzieliśmy oczywiście, że Wisła ruszy mocno do przodu, bo jak grała mecze kontrolne, to z reguły właśnie tak je rozgrywała. I powiedziałem też, że jakość piłkarska po stronie Wisły jest duża. I zobaczymy, liga się zaczyna, kolejne spotkania. Myślę, że to nasze takie chyba spotkanie z przeciwnikiem, myślę, bardzo dobrze grającym, to będę powtarzał cały czas. No, trochę nas być może dzisiaj przerosło, ale tak jak mówię, mecz jest jeszcze dużo i zarówno my, jak i nasz dzisiejszy przeciwnik mamy do rozegrania, mamy także, zobaczymy w następnych spotkaniach. Są jeszcze pytania do trenera? Nie mam w takim razie. Bardzo dziękuję, panie trenerze.